Czy masz świadomość? Twórcy funta bristolskiego podkreślają fakt, że służy on społeczności lokalnej, bo pieniądz ma służyć ludziom, a nie ludzie jemu. Podkreślają również inną cechę, kreatywność i budowanie sieci nowych relacji i więzi we wspólnocie oraz brak wypływów na zewnątrz. Z badań wynika, że 80% pieniądza oficjalnego wydawanego w marketach ucieka poza region, potęgując zjawisko głodu monetarnego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Ja przeczytałem Państwu fragment tekstu Waluta lokalna warunkiem dobrobytu społeczności wspólnoty, który publikowaliśmy jakiś czas temu na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich, a jego autorem jest Piotr Jankowski, jeden z animatorów środowiska Nawigatorów Jutra, współtwórca i ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i kanału internetowego NaviTV. Dzisiaj pan Piotr jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Piotrze, pytanie pierwsze o ten Bristol Pound, walutę lokalną, która okazała się sukcesem i która pokazuje, że waluta lokalna dzisiaj jest możliwa do wprowadzenia. Proszę opowiedzieć coś więcej o tym pieniądzu lokalnym. Znaczy, Bristol jest takim przykładem, bo oczywiście tych walut lokalnych w Europie i na świecie jest znacznie więcej. Natomiast najważniejsze jest to, dlaczego podjęto kilka lat temu decyzję o wprowadzeniu takiego alternatywnego środka płatniczego. Otóż zrobiono badania rynku lokalnego i okazało się, że większość pieniędzy wydawanych na przykład w marketach na lokalnym rynku wypływa z tego lokalnego, z tej lokalnej społeczności, z tej lokalnej wspólnoty ze względu na naturę współczesnego pieniądza, który jest oprocentowanym długiem i jest wymienialny i jest traktowany przez rynki jako towar, nie jako środek transakcyjny, czyli krótko mówiąc jest spekulacyjny i wypłukuje rynek lokalny z pieniędzy. W związku z tym powstaje zjawisko tak zwanego głodu monetarnego, czyli krótko mówiąc takiej niewspółmierności między naszą pracą i tego, co wypracowujemy, czyli między owocami naszej pracy, a tym, co w zamian posiadamy i za co możemy nabyć dobra, usługi, towary itd., itd. Czyli tutaj jest pewna niewspółmierność, niesprawiedliwość, można powiedzieć. No ale decyzję o wprowadzeniu tej waluty lokalnej kto podjął? Ta inicjatywa powstała w takim trójkącie, można powiedzieć, władze miasta, takie stowarzyszenie, które powstało, które miało realizować, przygotowywać ten projekt i lokalne takie banki, można powiedzieć, spółdzielcze, coś w rodzaju naszych, można to na nasze warunki przetłumaczyć. Czy bank centralny Anglii i inne banki komercyjne nie spróbowały zablokować tej inicjatywy? Nie. Z tego co wiem, to nie było tam takich prób. Natomiast to przedsięwzięcie jest absolutnie legalne, ponieważ to nie jest prawny środek płatniczy. Krótko mówiąc, pieniądz społeczny, czy waluta może lepiej, dokładniej społeczna, jest wynikiem umowy pewnej społecznej i jest dobrowolna, czyli krótko mówiąc nie narusza systemu prawnego. Pobudza natomiast lokalną wytwórczość i lokalną przedsiębiorczość, dlatego że jeśli mamy możliwość zbycia na przykład zapasów i rezerw albo uruchomienia, nie wiem, dodatkowej produkcji w oparciu o istniejące środki produkcji, to znaczy, że aktywizuje się i wzbogaca i rozwija rynek lokalny
co w gruncie rzeczy nie narusza interesów wielkich banków i wielkiej finansjery, dlatego że są to dodatkowe, jakby dodatkowy potencjał, który jest uruchamiany w oparciu o to, co jest, istnieje i jest uśpione. Dlatego że można powiedzieć, są bardzo różne wyliczenia na ten temat, ale z pewnością można powiedzieć, że około 20% potencjału gospodarczego jest to potencjał uśpiony. To znaczy, to są rzeczy, które są do zbycia, a których nie można zbyć, ponieważ brakuje środków płatniczych i na przykład nie można uruchomić większej produkcji, ponieważ po prostu ludzi nie stać na pewne zakupy, a oprócz tego są jeszcze zadłużeni i przyciśnięci tym jarzmem długu, który powoduje, że z rynku jest pieniądz wysysany, a przypominam, że w momencie, kiedy spłacamy kredyt, to rata kapitałowa, która została wykreowana wcześniej przez bank, jest wyksięgowywana, czyli powstaje niedobór pieniądza, a odsetki z kolei są transferowane do systemu bankowego i na rynki finansowe, czyli jest taka pompa sąco tłocząca, to jest dodatkowy powód. Tak, kto korzysta na tym banku, na tej walucie lokalnej Bristolu? Znaczy mówmy w ogóle o walutach lokalnych. Korzysta społeczność lokalna, bo jeśli pieniądz jest, czy quasi pieniądz, bo to nie jest mój prawny środek płatniczy, jest emitowany na rzecz i w imieniu jakby społeczności lokalnej pod egidą samorządu jeszcze, i jest niewymienialny, czyli nie wypływa na zewnątrz, a cały czas obraca się w gospodarce lokalnej. W związku z tym ta rotacja pieniądza jest w wypadku walut lokalnych znacznie szybsza. To znaczy, że ożywia lokalny rynek, lokalną gospodarkę i daje możliwość realizowania różnych potrzeb i konsumpcji różnych zasobów, które do tej pory były nieskonsumowane i ten potencjał był niewykorzystany. Czyli generalnie ta niewymienialność, czy bardzo ograniczona wymienialność, bo nie chcę tu wnikać w szczegóły, bo te waluty lokalne są w bardzo różny sposób skonfigurowane i na różnych jakby strukturach oparte. Ta niewymienialność powoduje, że po prostu ta krew, bo można powiedzieć, że pieniądz jest krwią dla gospodarki, nie ubywa jej i ona zostaje w lokalnej społeczności i ma taki ożywczy dla całej społeczności wpływ, co przekłada się nie tylko na ekonomię sensu stricto, ale również na relacje społeczne, na poziom życia, na dobrostan tak zwany, na w ogóle poczucie spełnienia czy powodzenia rodzin, osób, które daną społeczność tworzą. A gdzie jeszcze funkcjonuje waluta lokalna i dlaczego, no bo podejrzewam, że w niewielu miejscach, dlaczego tak trudno jej się przebić no właśnie w innych miejscach na świecie? Walut lokalnych jest bardzo dużo na świecie, bo to się mierzy w tej chwili w tysiącach, tylko że ten temat u nas w Polsce jest mało znany, ponieważ, no, że tak powiem, establishmentowa ekonomia nie za bardzo chce się tym zajmować i analizować tego typu zjawiska. Natomiast można podać wiele przykładów, na przykład Sardex na Sardynii, czy Wir Frank w Szwajcarii. To jest najstarsza waluta lokalna, która funkcjonuje od lat 30. Tych przykładów, jak mówię, jest bardzo dużo. Natomiast dlaczego się trudno przebić? I zwłaszcza myślę tutaj o Polsce. Myślę, że w Polsce mamy wyjątkową sytuację w tym znaczeniu, że siła korporacji i słabość państwa, które powinno reprezentować interesy obywateli, mówię również o samorządzie oczywiście, jest taka, że po prostu brak jest klimatu sprzyjającego i pewnej atmosfery, żeby takie inicjatywy uruchamiać z jednej strony, a z drugiej strony też świadomość społeczeństwa związana właśnie z problematyką monetarną, finansową jest niewielka i większość ludzi nie ma elementarnej wiedzy,
o przede wszystkim dewastującej roli pieniądza dłużnego w gospodarce, jakie są skutki i jak my wszyscy odczuwamy i z tego powodu cierpimy. Jeśli nie mamy możliwości, czy nie ma świadomości postawienia diagnozy, dlaczego jest tak, jak jest, to trudno jest zaproponować zrozumiały dla ludzi sposób wyjścia z sytuacji, czyli mówiąc językiem medycznym, jakąś formę terapii. Także... Dobrze, to tutaj zacytuję drugi fragment z pana tekstu. Łódź znajduje się na równi pochyłej wyludnienia i starzenia się społeczeństwa oraz w spirali narastającego długu i biedy. Rosnący dług oznacza zwiększające się obciążenia podatkowe, konieczność spłaty długu wraz z odsetkami, a później wyprzedaż majątku nawet tego, który generuje dochody. Koniec cytatu. To sytuacja Łodzi zadłużonej, ale tych zadłużonych miast mamy więcej w Polsce. Jak to wygląda w przypadku właśnie konkretnie Łodzi? Czy tutaj było jakieś zainteresowanie ze strony władz pomysłem waluty lokalnej, wprowadzenia waluty lokalnej? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To znaczy, jest wstępne zainteresowanie tym tematem, natomiast w tej chwili nie mogę więcej na ten temat powiedzieć, bo jest za wcześnie. Bo trudno mi przewidzieć, jak się sprawy dalej potoczą. Natomiast wydaje mi się, że jest świadomość sytuacji trudnej i jest również świadomość tego, że żeby z tej sytuacji wyjść czy poprawić ją, należy stosować niekonwencjonalne, innowacyjne narzędzia. Dlatego, że jeśli będziemy stosować narzędzia oparte o architekturę finansową obecnie funkcjonującą, która doprowadziła do takiego stanu, w jakim jesteśmy, to niczego nie osiągniemy, bo będziemy stosować stare narzędzia i wynikiem tych starych narzędzi i stosowania będzie tylko narastający dług, co widać w tej chwili jak w soczewce, nie tylko w Łodzi, ale w bardzo wielu miastach, właściwie w większości gmin polskich, gdzie zadłużenie rośnie, obciążenia bieżące spłatą długu rosną, gdzie w wielu miastach już suma długu przekroczyła budżet miasta, co jest niezwykle alarmujące. No i niestety później przyjdzie płacić rachunki, czyli trzeba będzie ten dług spłacać. Niestety najprostszą metodą spłaty długu jest to co było w tym cytacie, jest wyprzedaż majątku, często majątku cennego i często spełniającego również funkcje społeczne, pozaekonomiczne, na przykład majątku związanego z infrastrukturą miejską, która powinna być elementem dobra wspólnego i nigdy nie powinna być komercjalizowana, wyprzedawana. Także trudno mi powiedzieć, jak się w Polsce potoczą te sprawy i w Łodzi. Natomiast no wydaje mi się... Panie Piotrze, bo tak zastanawiam się, bo z jednej strony pan podkreśla ten wątek zadłużenia miast coraz większego i to chyba mamy tego świadomość, przynajmniej część mieszkańców do nich dociera to, że ten dług cały czas rośnie. Z drugiej strony mamy kryzys związany z koronawirusem. Czy to nie są jakieś sprzyjające sytuacje do tego, żeby w końcu temat walut lokalnych w debacie publicznej w Polsce znalazł właściwe miejsce, a decydenci, politycy, posłowie, rząd czy Narodowy Bank Polski po prostu zainteresował się tematem i zaczął o nim w sposób rzeczowy rozmawiać z nami, obywatelami. Niewątpliwie sytuacja kryzysowa, zwłaszcza fakt, że koronawirus i decyzje, które były później polityczne i ekonomiczne podejmowane w związku z nim, pogorszyły bardzo sytuację polskich małych, średnich przedsiębiorców, mówiąc inaczej klasy średniej.
To bardzo, bardzo mocny sposób, nie muszę tego zresztą tłumaczyć, uderzyło w tą grupę społeczną, a ona jest taką solą ziemi, można powiedzieć, gospodarczej, i ta trudna sytuacja może paradoksalnie sprzyjać właśnie przełamaniu pewnej bariery psychologicznej i odważeniu się na pewne nowe w warunkach polskich innowacyjne rozwiązania. Także ja myślę, że ta sytuacja może w pewnym sensie nawet zmusić niektóre gminy do tego typu odważnych decyzji, aczkolwiek ja obiektywnie nie uważam, żeby one były szczególnie odważne, bo jak mówiliśmy wcześniej, tego typu rzeczy istnieją na całym świecie. Mało tego, mamy w tej chwili w Polsce już analizy, ja jestem sam w posiadaniu takiej jednej, prawne, bardzo poważne analizy, które wyraźnie stwierdzają, że uruchomienie waluty lokalnej jest absolutnie zgodne z prawem, które w Polsce funkcjonuje, i że można spokojnie taki projekt zrealizować. No, do tego tylko jest potrzebna świadomość, pewna niewielka odwaga, wyobraźnia i mówię, przełamanie tych takich psychologicznych barier, dlatego że ludziom trudno jest sobie wyobrazić, że może istnieć inny świat niż ten, w którym żyją. To wymaga jakby pewnego dystansu i pewnego wyobrażenia sobie sytuacji, która mogłaby być, gdybyśmy wprowadzili inne zasady i rozwiązania. W większości ludzi się wydaje, że świat jest taki, jaki jest i nigdy nie będzie inny, a jeszcze dodatkowo ta sytuacja koronawirusowa spowodowała, że niestety nastroje społeczne też się pogorszyły w sensie takiej psychologii i pewnego czasami zwątpienia, depresji, zmęczenia. Jasne, a co, bo już mamy jeszcze tylko 2 minuty, a co obywatele, którzy są aktywni, którzy próbują walczyć o dobro wspólne na co dzień, co oni mogliby zrobić, żeby przybliżyć ten moment, kiedy jakaś waluta lokalna w jakimś mieście faktycznie w Polsce zacznie funkcjonować? Przede wszystkim tutaj motorem napędowym czy inicjatorem powinny być oczywiście środowiska takie niezależne, obywatelskie, jakby ich nie nazywać, ale przede wszystkim zogniskowane wokół przedsiębiorców, dlatego że wprowadzenie tego typu rozwiązań jest w pierwszym rzędzie w interesie małego i średniego biznesu, co w konsekwencji się przekłada oczywiście na konsumentów, mieszkańców, obywateli danego regionu. Więc na przykład lokalnie można sobie wyobrazić, że jakaś grupa przedsiębiorców, jakieś stowarzyszenie, jakaś izba może być inicjatorem tego typu przedsięwzięcia i może lobbować we władzach gminy, władzach miasta, tego typu projekty. Ja to sobie tak najkrócej rzecz ujmując wyobrażam. Także jest to też pewien apel mój w tym momencie do wszelkich środowisk polskiego małego i średniego biznesu, żeby włączyły się również w tego typu działania, dlatego że ośrodków w Polsce, które pracują nad tematem walut lokalnych od wielu lat i ludzi, którzy się tymi sprawami zajmują od wielu lat, również w skali wykraczającej poza kraj, bo tutaj są też kontakty międzynarodowe, jest sporo, także jest w tej chwili już jakby merytoryczna baza, analityczna baza, prawna baza, z której można skorzystać, żeby taki projekt uruchomić. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Jankowski,
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby więcej szczegółów, odsyłam do wspomnianego wcześniej artykułu Waluta lokalna warunkiem dobrobytu i pomyślności wspólnoty. A dzisiaj to już koniec. Przypomnę, gościem był Piotr Jankowski, współtwórca i ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę. Temat jest bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że do niego jeszcze będziemy mieli okazję w kontekście łódzkim, ale nie tylko wracać. A audycję prowadził dzisiaj Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchu już za tydzień podcast Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!